Ja się czuję wybrańcem w tym momencie, że to się wydarzyło, że ja nadal w to nie mogę uwierzyć. Często jest tak, że jak otwieram jakiś folder z tymi fotografiami, przygotowuję jakiś materiał, czy też oglądam fragment filmu, to moje podniecenie, moja radość, emocja jest czasem tak potężna, że ja muszę się gdzieś jakoś wewnętrznie tak ścisnąć i oczywiście, że nie dowierzam często w to, wiesz, no ja sobie zdaję sprawę z tego, co się wydarzyło, oczywiście, że tak, ale nie mam pojęcia, jak to się stało. Mrożek, życie warte jest życia. No myślisz sobie, że to, co cię spotkało, to chyba przerosło twoje najśmielsze oczekiwania, bo nie myślałeś, że to tak będzie wyglądać ten projekt. Powiedzmy, co to jest w ogóle za projekt i jak powstał? Faktycznie, projekt mnie przerósł pod każdym względem tak naprawdę. Pod względem oczekiwań i pod względem oczekiwanych oczekiwań. Wiesz, dla mnie to jest historia chyba, która się w pewnym sensie nie skończy nigdy. A to za sprawą potęgi, gigantyzmu, jaki Mrożek miał w sobie po prostu, jakby, bo to już tak trzeba do tego podejść. Ale właśnie powiedzmy, o co chodziło? Byłeś nadwornym, może sekretarzem osobistym Sławomira Mrożka. Dla mnie droga z Mrożkiem zaczęła się tak naprawdę powtórnie, a szczerze mówiąc po prostu zaczęła się dopiero w październiku 2011 roku. Ja wcześniej znałem Mrożka, jak pewnie wielu innych ludzi, ale kompletnie go nie rozumiałem. To był dla mnie niezrozumiały człowiek, bo już nie chodzi tylko i wyłącznie o literaturę, tylko po prostu to był dla mnie niezrozumiały człowiek w myśli właśnie. Przeczytałem coś, co mnie zaintrygowało, ale zaintrygowało mnie bardzo właśnie w tym rzeczonym październiku 2011 roku. Miałem wrażenie, że spotyka mnie bardzo wyjątkowa sytuacja, bardzo osobista sytuacja. Przeczytałem tekst, który bezpośrednio dotknął mojego serca i umysłu, bezpośrednio, absolutnie. To była bardzo potężna strzała. Do tego stopnia, że przez kolejne 4 tygodnie absolutnie nie mogłem skupić myśli na niczym innym. Byłem absolutnie pochłonięty Mrożkiem. Wszystkie moje myśli skupiały się w jednym kierunku. Ale co to było? Co takiego Mrożka przeczytałeś? Ale Mrożka. Tak, przeczytałem Mrożka. Przeczytałem Mrożka. Przeczytałem wywiad. Przeczytałem wywiad z Mrożkiem prowadzony w Nicei, który ukazał się właśnie w październiku w Playboyu. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja później oczywiście czytałem wiele razy ten wywiad i zastanawiałem się, która część tak mnie dotknęła. Dzisiaj nie wiem. Mi się wydaje, że chyba coś wyczytałem między słowami. Tak mi się wydaje po prostu, że coś odczułem. Właśnie, bardziej nie wyczytałem. I no i po prostu stało się szaleństwo. No po prostu przez miesiąc czasu wciąż byłem jakby pochłonięty głębią mrożkowej myśli właśnie. Bardziej myśli niż literatury, bo ja uważam Sławomira Mrożka, nie tylko ja, na szczęście dzisiaj za mędrca właśnie, za filozofa niepospolitego zapewne, ale za potężną głowę filozoficzną. Za myśl właśnie. To spowodowało jakąś taką fobię, taką obsesję, ale zdrową obsesję na jego punkcie. Może nie na tyle na punkcie, wiadomo, człowieka samego, co na punkcie właśnie jego myśli, na punkcie jego geniuszu po prostu. I to zaowocowało z kolei pomysłem, prawda? Bo taki widzisz, właśnie są następstwa. Bo ja mogłem wcześniej pracować z panem Mrożkiem, bo ja miałem do niego dostęp, ale on kompletnie mnie nie interesował. Bardzo przepraszam, panie Sławomirze, ale pan o tym wie.
bo tak było, po prostu nie rozumiałem go, zatem nie chciałem pracować z człowiekiem. Znaczy, ja w ogóle nie widziałem sensu, może tak, nie było w mojej głowie go, ponieważ go nie rozumiałem, nie było go. I nagle, wiesz, stała się taka sytuacja, której myśl zaczęła się po prostu rozpychać do tego stopnia, że mówię, koniec, no po prostu muszę coś zrobić dla tego człowieka, muszę po prostu, muszę coś, muszę mu podziękować, bo to o to chodzi. Muszę mu podziękować, w jaki sposób mu mogę podziękować, no tylko poświęcając swój czas, wiadomo. A co ja mogę mu zrobić? No zdjęcia, dobra, no bo jedyne, co ja mogę Paweł Hara zrobić dla Mrożka w ogóle, to jest prawda, to jest właśnie już histeria, bo oczywiście mówiąc to wtedy zastanawiałem się, Boże, ty perfidny, paskudny typie w ogóle, za kogo ty się masz, że ty chcesz coś, prawda, ale no niestety tak było, że ta myśl była tak mocna, że postanowiłem po prostu spróbować. Jak się zgodzi, to świetnie, właściwie wiem, że się nie zgodzi, ale to nic. Postanowiłem w związku z tym, że tak mi dobrze było, tak mu chciałem podziękować za to wszystko, za co on mi dał przez te pół roku, bo ja w sumie pół roku czekałem na tą odpowiedź, że ja właściwie, jak się zbliżała ta data, o której ja wówczas nie wiedziałem, to powiem wam szczerze, że pomyślałem sobie, kurczę, bo on nie odpowiada 3 miesiące. W związku z tym pomyślałem sobie, no cóż, no, brak odpowiedzi też jest odpowiedzią, prawda? Ale kompletnie mnie to nie przeraziło, wręcz przeciwnie. Po czym zadzwonił telefon? I numer nieznany. Numer nieznany, odbieram i słyszę Mrożek w słuchawce. Więc oczywiście w dół puła. Ciężko było mi w ogóle się odezwać. Jak to Mrożek, od początku do końca bardzo zdawkowy. Dzień dobry, witam pana. Mrożek mówi tutaj. Zapraszam pana do hotelu Kopernik 12 marca na godzinę 18. To ja już będę kończył. Do widzenia. Moja młodość to była, to jest prawda, normalna, bo była ona głupia. Bo każdy musi być do pewnego stopnia głupi jako człowiek młody. Ja wiedziałem, że jadę pracować z potęgą. Ale wówczas nie zdawałem sobie sprawy, z jaką potęgą, wiesz. Ja podczas mojego trzeciego pobytu w Nicei, wyobraź sobie, że postanowiłem porozmawiać z Suzaną, najpierw z Suzaną, o tym, że rezygnuję. Załamałeś? Tak, załamałem się. Znaczy, nie byłem gotowy nie byłem gotowy, mój umysł i duch i serce po prostu, ja po prostu poczułem się za mały do obcowania z tą myślą właśnie. Wiesz, to było coś takiego, że nasze kolacje często trwały po 4 godziny. I oczywiście absolutnym standardem było, czy też jakby częścią naszych rozmów, była cisza często, która trwała po pół godziny i więcej. Z tym, że trzeba było przyjąć pewne stanowisko do tej ciszy i wtedy ona nie była krępująca ani dla mnie, ani dla pana Sławomira. No przede wszystkim trzeba było spowodować to, żeby on nie odczuwał tego, że mi jest źle. Ale to też nie jest łatwe, wiesz, bo nie jest łatwo, prawda, każdy człowiek wie, że jak zapada cisza w rozmowie, to znaczy coś jest nie tak. Otóż nie jest nie tak. Ja dzisiaj już umiem to robić. Zawsze umiałem, ale Mrożek mnie nauczył, przepraszam, tego naprawdę dobrze. W każdym razie Mrożek wypowiada zdanie, które ma potężną moc, które ma moc właśnie, nie wiem, dużej książki po prostu. Zdanie, które zawiera w sobie tak wiele myśli i emocji, że jakby nagle w pigułce dostajesz całą książkę w 15 sekund. No to jest bardzo dużo po prostu. To jest niebezpieczne. Ja już leżę. W cudzysłowie. Leżę pod stołem. Po czym Mrożek wali drugie zdanie. Ja przestaję oddychać. A trzecie zdanie, obawiam się o swoją psychikę. I nie żartuję. Naprawdę. No, zresztą niech dowodem będzie to, że zacząłem rozmawiać z Suzaną, że mówię, Suzana, kurczę, no wiesz co, po prostu ja nie wyrabiam i ja po prostu chyba muszę wrócić do Polski, bo boję się o swoje zdrowie psychiczne. No nie żartuję, mówię poważnie zupełnie. I ku mojemu zaskoczeniu ona nie była zaskoczona.
No, ona bardzo dobrze go znała, wiedziała, tak, jak dokładnie. Jest. Mówi do mnie, wiesz, Paweł, byłoby źle, kurczę, bo się tak zaangażował, polubił cię mocno. Widzę, że fajnie mu, wiesz, i widzę was, jak rozmawiacie, widzę, że jest fajnie, kurczę, no przemyśl to, ale wiesz, faktycznie, jedź jutro do Polski w ogóle, jutro, natychmiast wracaj do domu, porozmawiaj z przyjaciółmi, idź do psychologa, nie wiem, coś tam, prawda, tak troszeczkę mi tam opowiedziała, co mam zrobić. I ja, na szczęście dla mnie na pewno, na moje szczęście, wdrożyłem to i wróciłem po kilku tygodniach, po czterech tygodniach wróciłem silniejszy troszeczkę, jakby wiedząc już odrobinę więcej, jak postępować, może inaczej, dostałem instrukcję obsługi, jak, prawda, zachowywać się w otoczeniu geniusza, krótko mówiąc, potęgi. A to powiedz, jak wyglądała ta sesja fotograficzna? To jest tak, że ty go też fotografowałeś w takich intymnych sytuacjach, gdy na przykład tworzył, pisał, rysował? Czy I on wiedział o tym? Czy mieliście wyszczególnione, dobrze, teraz jest sesja, teraz będą zdjęcia i co? I ty go obserwowałeś? I jak to wyglądało? Ja obserwowałem pana Sławomira przez cały czas, kiedy on nie spał, ja nie spałem. Od początku dnia do momentu, kiedy szedł spać. I takie były nasze ustalenia. To znaczy, to były reguły, w których nie było do końca ustalonych reguł. Reguła była jedna. Nie ma fotografa, czyli Mrożek nam nie zwraca uwagi. I on o tym wiedział. Natomiast nigdy mi nie... To było też dla mnie zaskakujące, ale taki też był właśnie Mrożek. Gdy zaczęliśmy rozmawiać o regułach właśnie tej gry, do której zmierzamy, to powiedział mi w ten sposób, że on się zgadza. Znaczy, inaczej może. On się zgodził na to, żebym ja to zrobił. A co za tym idzie? To znaczy się, że widzi, czuje mnie i widzi, jak ja to robię. Więc pytanie, kiedy ty chcesz to robić? Ja mówię, nie wiem. Mówię wprost, nie wiem, bo to nie ode mnie zależy do końca. To zależy od nas, od całej sytuacji dookoła i tak dalej, od wielu czynników. Więc krótko mówiąc, zawsze. I wiesz, były takie sytuacje, w których ja nie wiedziałem. I on się na to zgodził. Bo było dla mnie zaskakujące. I teraz wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, w której podoba mi się wszystko, plan jest ułożony, fajnie, wszystko gra, ale czuję wewnętrznie, że cholera, nie powinienem za bardzo, bo nie jest odpowiedni moment. I robię tą jedną fotę, tą, którą trzeba zrobić i mówię tak, no przepraszam, a on mówi do mnie, nigdy więcej nie mów tak. Jeżeli się zgodziłem, to się zgodziłem. I nie zmienię zdania, koniec. Robisz zawsze, kiedy chcesz, po prostu. Chyba, że ci naprawdę powiem tak, ale ci nie powiem. I tak było do samego końca. Także ja mogłem robić zawsze, no od momentu, kiedy po prostu wstaliśmy, do momentu, kiedy rozchodziliśmy się spać po swoich pokojach. I jakby na mieście, na spacerze, w domu, kompletnie to było bez znaczenia. Z tym, że tutaj problem jakby polegał na tym, że Sławomir nigdy nie pozował, prawda? Więc wszystko tak naprawdę, co się znajduje na wystawie, wszystko, co się znajduje w książce, to są fotografie, które ja właśnie wykreowałem w głowie, przez to nie śpię. Bo to nie jest tak, że 90% z tych fotografii jest dokładnie wręcz zaplanowane. Dokładnie. To nie jest tak, że tutaj, co się widzi, to jest jakiś przypadek. Nie ma przypadków. To nie dzisiaj po prostu, jak dla mnie osobiście. To też się nie dało. Mrożek był genialny życiowo i również genialnie nie pozował. Nie pozował do tego stopnia, że to było okropne po prostu, bo się odwracał, bo mi uciekał. Po prostu kompletnie na mnie zwracał uwagi, a to mi naprawdę utrudniało pracę. Więc ja musiałem go obserwować wciąż, a oprócz tego planować bardzo dużo. Wiesz, nasze spacery, czy moje wyjazdy. One nigdy nie były, one się z niczego nie brały. To ja, zanim jechaliśmy do, nie wiem, gdziekolwiek, bo byliśmy trochę po Francji, bo byliśmy w Hiszpanii, w Polsce, wiele miejsc i tak dalej, to wszystko było przeze mnie wcześniej odwiedzane i skrupulatnie plan spaceru był układany. Bo ja wiedziałem, gdzie ja muszę być w momencie, kiedy on będzie szedł. To nie jest tak, że tutaj są jakieś przypadki, naprawdę, bo wiesz, no, jeżeli człowiek nie pozuje, jeżeli ja nie mogę z nim rozmawiać w ten sposób, a nawet też tego nie do końca chcę, no to muszę wymyślić plan, bo zwróćcie uwagę na te wszystkie fotografie, no to jest niewiele, jest jakby część tylko drobna, że z całym szacunkiem, jakim tylko największym mogę Mrożka darzyć, myślę, że z moich słów to wynika, to jednak Mrożek w tych moich fotografiach jest punktem,
jest elementem kadru. Więc cały czas bazujemy na obrazie. To nie są portrety bliskie. No tu jest jeden, prawda? Ale tutaj, ale większość jest, pan Mrożek jest elementem w kadrze. I ja jestem pewny, że pan Mrożek dlatego też się zgodził na tą książkę, bo on wiedział, bo on znał ją pracę. I on wiedział, że ja nie będę podchodził do portretów w sposób klasyczny. To znaczy się bardzo często, prawda, wąsko. Często jest tak, że Mrożek jest taki w takim kadrze, prawda? To nie o to chodzi. Teraz chodzi o to, żeby w ten sposób portret oddać jego ducha, połączone nasze jakieś spostrzeżenia i tak dalej. Więc no tutaj, wiesz co, Mrożek mnie bardzo, no, bardzo dużo nauczył w tej sprawie. Jeżeli chodzi o warsztat, to dał mi naprawdę potężnego kopniaka, bo nie było właśnie momentów powtórzenia. No. To był zawsze jeden strzał. Jeden i koniec. Bo wtedy, kiedy on się zorientował, to już znikał ten... Ta ulotna chwila znikała, bo już się pojawiał coś innego. Pisanie to jest dla mnie rodzaj odruchu o ręki. Czy Sławomir Mrożek przeglądał te twoje zdjęcia i jakoś weryfikował? Czy tak na tyle ci zaufał na 100%, że powiedział, nie, mnie to w ogóle nie interesuje, ty jesteś fotografem, ty za to odpowiadasz? Tak właśnie powiedział. Nie chciał oglądać, nie dlatego, że nie chciał mnie oglądać, że tak powiem, tylko dokładnie tak, jak mówisz. On po prostu stwierdził, że wiesz, no on widzi to, co ja robię w tej mojej świeżej twórczości, że tak powiem, prawda? On nie chce tego oglądać po prostu, bo on wie, że to jest dobrze. On chce obejrzeć już koniec, finał, on chce obejrzeć książkę. Natomiast ja w momencie, kiedy niestety zaczęło się pogarszać zdrowie Sławomira, troszeczkę się przestraszyłem, bo wiedziałem odrobinę więcej niż on od lekarzy, prawda? Bo takśmy ustalili z Suzaną, że na tyle, na ile trzeba mówić, no to się mówi, prawda? A czego się nie mówi, to się nie mówi i wiedziałem, że jest, kurczę, źle. Znaczy, to była tak sytuacja dziwna, że nie do końca też było wiadomo. Ryzyko było spore. W związku z powyższym podjąłem decyzję, że co tydzień jadę na 2-3 dni do domu, co 10 dni jeździłem do Polski na 2-3 dni. Tam w różnych sprawach, bo coś musiałem pozałatwiać, zapłacić rachunki i tak dalej. Ale wówczas drukowałem około 30 fotografii i od tamtej pory przywoziłem. Przywiozłem kilka paczek, zdążyłem przywieźć tylko kilka paczek. 3 albo 4, nie jestem pewny. Także część Sławomir widział. Część była przez niego zaaprobowana, wręcz powiedziałbym nawet był poruszony, był szczęśliwy, że po prostu był zadziwiony, zaskoczony. Pytał mnie często, gdzie to w ogóle zrobiłeś, jak to? Często nie mógł uwierzyć, że na przykład w domu właśnie, wiesz, no bo to jest jakby pewna też technika, którą tam człowiek dopracowuje przez lata i ma jakiś pomysł na to właśnie, prawda, bo kadr już jest ułożony. Więc były takie fotografie, które mi się bardzo podobały, były takie, które były ok, a były takie i było ich bardzo dużo, do których był zupełnie obojętny. Natomiast on też, wiesz, on wiedział jedno, on kompletnie, broń Boże, zastrzegał się, żebym ja, bo ja oczywiście chciałem jakiegoś komentarza. On mi powiedział, że on, no, niechętnie. Dlaczego? Pytam. No dlatego właśnie, że ja nie chcę sugerować tobie nic, ponieważ ty jesteś fotografem, to ty robisz to bardzo dobrze. Ja nie chcę, żebyś ty, bo ja, wiesz, moja estetyka jest bliska twojej, gra, ale ja będę się poruszał na troszeczkę innych poziomach i na innych pułapach, ty na innych, więc ty wybieraj swoją drogą, bo ja tak wiem, że będzie dobrze. To będzie dobrze szerzej, a to będzie tylko dobrze bardziej dla mnie. Więc, wiesz, na tej zasadzie nie do końca. Oczywiście kilka komentarzy wyciągnąłem, mam to sfilmowane. Gdy otwierasz książkę Sławomira Mrożka, co jakieś konotacje, coś w głowie ci się w ogóle krąży, że miałeś okazję, bo to naprawdę niecodzienny przypadek, prawda? Że akurat jesteś takim, no, takim wybrańcem, można powiedzieć. Jest. Nie, że to górnolotnie może trochę zabrzmi, nie, ale to tak... Nie, absolutnie. Ja uważam, że tak, że to nie jest górnolotne. Wiesz, jest taka historia. W ostatnim wywiadzie dziennikarz zadawał pytanie Mrożkowi, podobne teraz jak ty, tylko że w drugą stronę. Jak to się stało, że pan w ogóle przyjął kogokolwiek? Jak to się stało, że Hara w ogóle stał, no, tutaj w tym domu, mieszka dzisiaj i jest i tak dalej? Odpowiedź Mrożka była bardzo krótka.
jak często Sławomir tak lubił właśnie mówić, bardzo treściwie, może w ten sposób, on był bardzo treściwy w swoich pisaniach również przecież. Zobaczyłem człowieka i nic więcej. Więc jak ja to usłyszałem, to oczywiście nogi mi zadrżały, prawda? Sądzę, że zobaczył po prostu podnieconego chłopca, naiwnego dość. Właśnie choćby to, że oczywiście, że przecież to zrobimy, dlaczego nie? Tak myślę. Tak dzisiaj myślę też z perspektywy czasu, jak na to patrzę, że widział moje młodzieńcze podniecenie, sądzę. Tak sądzę, bo jak powiedział właśnie, że zobaczyłem człowieka, to myślę, że miał to między innymi to na myśli, że wiesz co, Mrożek był bardzo wnikliwym obserwatorem. On był człowiekiem, który wciąż analizował. On spojrzał na ciebie i on dokładnie wiedział, co ty masz w głowie. On dokładnie wiedział, co ty chcesz zrobić, jak zrobić i tak dalej. Ja po prostu myślę, że on mnie prześwietlił i chyba poznał szczerość moich intencji. Mrożek mówi, ale jutro jadę dalej w Polskę i znikam.